Komunikacja powiatowa, o czym mówiliśmy już na naszej antenie, działa i rozwiązuje w wielu miejscach problem z transportem mieszkańców powiatu częstochowskiego, szczególnie tych pracujących lub uczących się na terenie miasta Częstochowy. Jednak poza komunikacją powiatową wiele gmin zapewnia transport swoim mieszkańcom, organizując jak choćby miasto i gmina Olsztyn transport na swoim terenie, czy współpracując z częstochowskim MPK. To powoduje konieczność stworzenia centrów przesiadkowych na terenie powiatu częstochowskiego. Tak, jest to kolejny etap, trochę jakby wymuszony terminami, bo te centra miałyby się zrealizować przy pomocy Funduszy Europejskiej dla Śląska w kadencji 21-27, w priorytecie 2-1-3, czyli mobilne śląskie. No i tam generalnie mamy termin do wskazania 4 maksymalnie centrów przesiadkowych, węzłów przesiadkowych na terenie powiatu częstochowskiego. Jest też przewidywalna kwota, jaką można użyć na tego typu przedsięwzięcie, 26-27 milionów złotych, w zależności od kursu euro. No, termin jest krótki, więc dzisiaj, wczoraj żeśmy zasygnalizowali temat na spotkaniu online z wójtami. Przesłali nam jakieś swoje propozycje, które nie wszystkie spełniają jakby definicji węzła czy centrum przesiadkowego, ale powiat ma swoje pomysły. Myślę, że kilka gmin, które już o tych pomysłach powiatu wcześniej wiedziało, będzie dzisiaj na spotkaniu. Jest też z nami przedstawiciel subregionu, dyrektor biura Wojciech Ostaszewski z Urzędu Miasta, który jakby tutaj no, będzie nam pomagał w finalizowaniu tych przedsięwzięć. Więc postaramy się dziś, jutro wypracować takie stanowisko, maksymalnie 4 węzły przesiadkowe. Te, które będą spełniać definicję, czyli jak będą zbierać ruch przed miastem Częstochową, jakby zdając sobie z tego sprawę, że nie wszystkie pojazdy kiedyś do miasta wjadą. Z tymi propozycjami, które to wójtowie, burmistrzowie zgłosili, jest taki najbardziej jaskrawy pomysł, to jest Świętej Annie, gdzie by można zbierać w gminie Dąbrowa, z gminy Przyrów, z gminy Dąbrowa, z gminy Janów, z gminy Koniecpol i tam pewnie zasugerujemy, a resztę w praniu zobaczymy, jak wyjdzie.